Cześć. Wiecie co, prosiłbym tak, żeby strażacy ustawili się osobno, tak w dwóch szeregu i naszych ochotników takich cywilnych też poprosił ustawienie się w dwóch szeregu, bo muszą was policzyć, żeby się mogli wszyscy stali w broni. 21 osób, zgłosiło się 40. Połowy. Zaspali. Nie, to powiem wam, że nawet nie jest śmieszne, ale prosiłem, apelowałem o przemyślane decyzje co do zgłaszania deklaracji wyjazdu. No niestety. Damy radę. Robaczki bez munduru mogą się pakować do autokaru. Pierwsze dziewczyny! Panie, jeszcze raz przeliczył, bo tam dwóch strażaków. Nie, liczyłem bez tego. Tak, tak, wszyscy jedziemy razem, także robimy tak, że po ustawie z przodu razem strażackie mam. Dobra, no to się nie ruszy. Nie chodzi o to, że jeszcze go naładować. Poczekamy za wami jak coś. No. Dobra, bo jeszcze do piekarni chcemy wjechać coś. Gdzie będziecie? No, bułek jest ponad 100. Teraz jestem po drodze. Aha, po drodze. No to gdzie będziecie czekać? No to znaczy, my jedziemy na Słodków, nie? Jak coś to was dogonimy. Minęły do 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15. 13, znaczy no nie wiem, wszyscy pojedziecie z nami, czy tu przez autostradę wielkopolską, żeby nas puścili, ale po wykonaniu, no nie wiem, 10 telefonów, wysłaniu 4 maili, pani powiedziała mi, że to pismo, które ja napisałem do nich jest zbyt mało oficjalne, bo wysłałem link do wydarzenia na Facebooku, to pani mi zadzwoniła z autostrady wielkopolskiej i powiedziała, że takie wydarzenie to sobie każdy może zrobić. No gdzie to nie było tylko napisane wydarzenie, tylko gdzie było między innymi i wasze tam posty i komentarze. Powiedziała, że każdy co może takie zrobić i poprosiłem, Dominik miał wysłać maila, wczoraj też wysyłał z OSP z Turku, żeby było to bardziej oficjalne, bo strażacy też jadą. Nie było już żadnego odzewu. Z nami jedzie około 70 osób, samych strażaków jest 37, cywili, których w tej chwili policzyłem, było 22. No i... A bo już zadeklarowało się ponad 40, Zadeklarowało się na Facebooku ponad 400, a ja prosiłem o przemyślane te deklaracje, no bo chodziło o organizację transportu.